Także aresztowanie tutaj pewien człowiek będzie siedział 12 lat, Piotr T., od lepera do pedofilii. No ale nie musi siedzieć 10, może siedzieć 9. Albo może wcale nie siedzieć, tak jak wiesz, żeby chodził do kościoła, jak ten Zelewski, no to by jakiś tam jest ala immunitet, wiesz. Nie tylko w Katalonii, no. To jest taka myśmy dość często używana czytały. Broń kogo polityczna. Kogo do piętnastolatków dwóch, a tamtych innych dwóch starszych, ale chociażby ze względu na tych niepodległościach, którzy mają wrażenie, że tą niepodległość faktycznie w piątek zdobyli. Tak się mówi, kto ma księdza w rodzie, tego bida nie uwodzi. I ta bida to może być i cielesna, i duchowa. O niczym nie świadczy. Także mogą być. Jeżeli ich także jak tu ojciem ryzykiem będzie tak, w zgodzie żyła, no to więc ta doktor Krupa też, ona po flanko zajdzie też. Studenci, uczniowie zresztą w czwartek. Proszę Państwa, także kto ma księdza w rodzie, tego bida nie ubodzi. W parlamencie nad tą niepodległością to była wielka demonstracja przed Pałacem Generalitat, zwołana właśnie przez uczniów i studentów.